pytacie mnie często, jakie urządzenie wybrać na zasadzie, czy analogowe, czy cyfrowe, ale jeśli cyfrowe, to jakie? Czym one się różnią między sobą? Bo wiele osób zadaje takie pytania, czy urządzenie firmy X jest lepsze od firmy Y? Generalnie w większości przypadków to jest kwestia umiejętności obsługi i jakichś osobistych preferencji, ale w wielu przypadkach jednak są pewne koncepcje, jeśli chodzi o budowę i wykonanie tych urządzeń, które wpływają na ich obsługę. Przykładowo, urządzenie analogowe jest urządzeniem prostym, gdzie macie jakieś pokrętła, gałki, prawda? I tutaj nie ma żadnej jakiejś tajemnicy w tym wszystkim, jeśli chodzi o opanowanie. Mamy jakąś dyskryminację, mamy jakąś czułość urządzenia, parę dodatkowych funkcji i w zasadzie to wszystko. Natomiast fajną rzeczą jest, że tor dźwiękowy i obsługa w takim sprzęcie toru audio jest analogowa i te dźwięki naprawdę mówią o różnych niuansach, ale ja o tym 1000 razy mówiłem. Przejdźmy do rzeczy. W przypadku urządzeń cyfrowych może się to różnić budową menu, może się różnić identyfikacją, mogą być na przykład numerki jako identyfikacja, mogą być jakieś kropki, jakiś hodograf. To wszystko ma znaczenie w taki sposób, że jest inaczej skonstruowane graficznie i poglądowo. W jednym urządzeniu macie same cyferki, w drugim macie cyferki, hodograf czy jakąś linię, która wam się wygina i to identyfikuje cel. Jednej osobie będzie to pasowało, ktoś woli tylko słyszeć dźwięki, tylko go dźwięki interesują, ktoś woli widzieć cyferki, a ktoś chce mieć jeszcze jakiś wykres, żeby móc na niuansach tego wykresu oszukiwać się lub nie, bo niektóre urządzenia tak dają radę, niektóre nie, że jest w stanie stwierdzić, co jest pod cewką. Tak to w skrócie wygląda. Natomiast rzeczą bardzo ważną jest to, że rzeczywiście w takich urządzeniach powinna identyfikacja polegać na identyfikacji dźwiękowej. I tu, kochani, mamy pewien problem, dlatego że generalnie powinniśmy się kierować dźwiękiem, a później wzrokiem. I niestety nie wszyscy producenci urządzeń, a może to niestety, bo to jest już inna koncepcja, mają inny pomysł na wykonanie tego rozwiązania, czyli nie pierwszy słuch, tylko u nich jest tak, jest słuch, ale później jest wzrok, prawda? Macie jakieś ID, ale jeszcze może być tak, że dźwięk tylko ma zwrócić waszą atencję, żebyście spojrzeli na wyświetlacz i na wyświetlaczu po prostu zobaczyli, jak wygląda identyfikacja celu. Czyli audio nie jest dopracowane, audio tylko zwraca uwagę na wyświetlany wykres i na podstawie wykresu podejmujemy decyzję. A tu może być odwrotna sytuacja. Na podstawie audio powinniśmy podejmować decyzję, czy dźwięk jest czysty i tak dalej. I to w zależności od pewnego scenariusza, tego, co się dzieje na polu i warunków, zaśmiecenia, ilości różnych materiałów, rodzajów, kapsle, nie kapsle, puszki, aluminium i tak dalej, czy kulki szrapnelowe, coś, co najczęściej występuje, powoduje, że każde z urządzeń będzie się spisywało inaczej. To znaczy, urządzenie, gdzie będziemy chodzili na audio, będzie bardzo wygodne, dlatego że słyszymy dźwięk, potwierdzamy na numerkach, jeśli jest duże zaśmiecenie, te numerki skaczą i tak jak w Xpedeusie, przepraszam, użyję nazwy już urządzenia, miałem tego nie robić, wiemy, że to ID nie jest do końca takie miarodajne. Liczy się dźwięk, w XP dźwięk jest perfekcyjny, audio jest naprawdę dobre. Natomiast na przykład w Rutusie audio jest zdecydowanie gorsze niż w XP, ale mamy bardzo fajny hodograf, który w zależności od tego, jak się wychyla nam kreska, pokazuje, czy idzie w kierunku wysokich magnetyków, takich high konduktorów typu srebro, czy low konduktorów, czyli niskich przewodników typu złoto. I oczywiście żelazo niestety. Także jesteśmy w stanie na tej zasadzie, po tym wykresie, jak on się tam rozpada, wykrzywia i tak dalej, określić, co to jest za przedmiot. W wieloczęstotliwościowym MineLabie jest wymyślone to w ten sposób, że mamy identyfikację, czyli mamy dwa razy cyferki podane i dodatkowo mamy pole podzielone numeryczne, na którym znajduje się punkt identyfikacyjny przedmiotu. Ale jeszcze dodatkowo, poza tym punktem możemy sobie zrobić target trace i jeśli nam na przykład powtarzalny sygnał koncentruje się w postaci zbitej kropki, a nie rozmazuje po całym wykresie, po całym naszym polu identyfikacji, po wyświetlaczu, to mamy pewność, że to jest jakaś rzecz zunifikowana, że to jest jakaś rzecz jednorodna i może to być na przykład moneta. Także te stopnie identyfikacji, w Golden Masku mamy też wykres, który gdzieś tam identyfikuje nas w zależności od podziału, płynnie identyfikuje albo się rozpada, tak samo w Fortunie identyfikuje cel. Także to jest kwestia po prostu samego urządzenia. W takiej spektrze White'sa mamy to zrobione w ten sposób, że mamy trzy kreski częstotliwości i jeśli te kreski są w jednej linii, to oznacza, że to jest rzecz, którą warto się zainteresować. Tam macie podaną głębokość, macie podaną jeszcze dodatkowo ID numeryczne i jeszcze macie piktogram, co to może być za rzecz. Także to jest tak rozwiązane i dzięki temu jesteście w stanie, jeszcze dostając audio, zorientować się, o co w tym chodzi. Czyli macie dużo różnych bodźców. I teraz jest pytanie, czy wolicie rozpoznawać sygnały tylko po słuchu, ale upewniać się graficznie,
czy dostawać informację dźwiękową, ale sprawdzać graficznie i odnosić się tylko do odczytu graficznego. Jakby tutaj tych możliwości multiplikacji jest strasznie dużo i tym się różnią urządzenia tak naprawdę, kochani. To nie jest takie proste do wytłumaczenia. Ja wiem, że tutaj to się wydaje jako jakiś bełkot i opowiadanie jakichś bzdur, natomiast na pewno ma to spore znaczenie przy wyborze sprzętu i w zależności od percepcji i rozwoju takiego i takiej motoryki indywidualnej każdego człowieka, ma to szalony wpływ na to, jak jesteśmy w stanie po prostu to urządzenie obsłużyć. I jednemu będzie pasował tylko sam dźwięk, inny będzie bardziej wzrokowcem, będzie miał problemy ze słuchem, nie będzie się kierował słuchem, inny będzie wolał mieć zgranie tych dwóch czynników, żeby bardziej określić przedmiot. Takim przykładem był Nautilus, którego często poruszam, gdzie te tony są, linie audio są rozbite na lewy i prawy kanał, mamy jak dwa urządzenia w jednym i mamy statyka i dynamika razem i opóźnienia między tymi kanałami i niuanse w tych kanałach i rodzaj dźwięku w każdym z kanałów określa przedmiot, a mózg jest dyskryminatorem. To jest genialność tego urządzenia akurat. Także jak widzicie, przy wyborze urządzenia najlepiej byłoby pójść do takiego sklepu, w którym sprzęt jest sprzedawany, wziąć do ręki na stanowisku testowym jakieś tam doniczce z ziemią, bo to nie chodzi o osiągi, posłuchać sobie, jak urządzenie działa. I dlatego ja robię te testy w powietrzu i wiele osób tam pisze jakieś kalumnie, obrzuca mnie błotem, że jestem idiotą, że robię takie rzeczy. Ja nie robię po to, żeby sprawdzać, jak urządzenie jest głębokie, czy jak szybkie. Szybkie to sprawdzam pozornie, bo to się wszystko będzie zmieniało w warunkach glebowych. Natomiast widzę, jak urządzenie sygnalizuje przedmioty i fanty i już mi daje to do zrozumienia, jak producent wykonał swoją pracę, jak przygotował oprogramowanie i urządzenie. I czy to wszystko podane do naszego mózgu bezpośrednio w postaci dźwięku i grafiki będzie przyswajalne. I na tym to, kochani, polega, tylko i wyłącznie na tym.